Witam, zapraszam do obejrzenia wykładu dotyczącego ziem polskich w okresie rozbicia dzielnicowego. Dowiecie się, na czym polegało rozbicie dzielnicowe, jakie są przyczyny jego zaistnienia, co działo się w tym okresie w polskiej gospodarce i jakie były zagrożenia dla integralności terytorialnej kraju. Zapraszam. Początek panowania Bolesława Krzywoustego to wojna domowa z jego bratem Zbigniewem. Wojna zakończyła się zwycięstwem młodszego brata, czyli Bolesława. Zbigniew zapłacił śmiercią. Aby zapewnić Polsce pokój, Bolesław, który miał aż 5 synów, postanowił kraj podzielić jeszcze za swojego życia. Podział dzielnicowy wszedł więc w życie w roku 1138 po śmierci Bolesława. Ten pierwszy podział przedstawiał się następująco. Ustanowiona została tzw. dzielnica senioralna, przeznaczona dla najstarszego z dynastii piastowskiej. Dzielnica senioralna to pas ziemi biegnący od ziemi krakowskiej poprzez ziemię łęczycką, sieradzką, aż do Pomorza Gdańskiego. Tą dzielnicę w 1138 roku otrzymał najstarszy syn Bolesława, czyli Władysław. Druga dzielnica to Mazowsze. Tę dzielnicę otrzymał drugi według starszeństwa Bolesław Kędzierzawy. Trzecia dzielnica to Wielkopolska. Tę otrzymał Mieszko III Stary. Kolejna dzielnica to Śląsk, którą otrzymał również Władysław jako zabezpieczenie dla swoich synów. Ten pierwszy podział dzielnicowy nie przetrwał zbyt długo. Władysław chciał pozbawić dzielnic swoich braci, chciał władzy absolutnej. Dlatego też wkrótce wybuchła wojna domowa braci przeciwko Władysławowi, zakończona wygnaniem go z Krakowa. Władysław zwrócił się o pomoc do cesarza, zaś cesarz wyruszył ze zbrojną wyprawą przeciwko pozostałym piastom. Wyprawa zakończyła się dla cesarza i dla Władysława sukcesem. Władysław wrócił do Krakowa. Po jego śmierci dzielnicę senioralną otrzymał drugi według starszeństwa Bolesław Kędzierzawy. Po jego śmierci, zgodnie z zasadą senioratu, otrzymał ją Mieszko III Stary. Jego władza nie trwała jednak zbyt długo. Zbyt pryncypialnie podchodził do swoich obowiązków, zbyt rzetelnie ściągał podatki i możnowładztwo oraz rycerstwo małopolskie, ale również mieszczanie, nie chcieli takiego księcia. Został z Krakowa wygnany, zaś możnowładztwo krakowskie i małopolskie zaprosiło do Krakowa najmłodszego z braci, czyli Kazimierza Sprawiedliwego. Kazimierz Sprawiedliwy urodził się już po śmierci swojego ojca, był najmłodszym z braci i ustanowienie go władcą Krakowa oznaczało złamanie senioratu. Miało to miejsce w roku 1177 i ta data określa koniec zasady senioratu w Polsce. Od tej pory kolejne dzielnice dzieliły się na coraz mniejsze. Powstawały nowe księstwa. Nie było również władzy zwierzchni. Doprowadziło to do sytuacji, w której w roku 1285 na terenie ziem polskich było ponad 20 różnych księstw. Oczywiście każdy z władców myślał o tym, żeby zabezpieczyć się finansowo. Granice pomiędzy poszczególnymi księstwami, poszczególnymi dzielnicami oznaczały również bariery celne. Powstawały nowe podatki, nowe cła, nowe myta. To oczywiście utrudniało handel. Kupcy byli niezadowoleni z zaistniałej sytuacji. Z drugiej strony, okres rozbicia dzielnicowego to okres wzmożonej kolonizacji na prawie magdeburskim czy też niemieckim. Z tego samego powodu kolejni władcy chcieli zagospodarować nowe tereny, które do tej pory były albo zwykłymi lasami, puszczami, albo leżały u góry. Dlatego też sprowadzali przede wszystkim z Europy Zachodniej, głównie z cesarstwa, nowych kolonistów, którzy budowali nowe wsie, zakładali nowe miasta, przysparzając tym samym nowych dochodów. Sytuacja taka trwała w Polsce aż do końca XIII wieku, kiedy to poczucie wspólnoty, wspólnego języka, tradycji, kultury, religii sprawiło, że następowały coraz to nowe próby zjednoczenia państwa.
Rozbicie dzielnicowe zapoczątkowała śmierć Bolesława Krzywoustego w roku 1138. Zakończyło się ono wraz z koronacją królewską Władysława Łokietka w 1320 roku. Zasada senioratu, która miała chronić Polskę przed rozbiciem i anarchią, upadła w roku 1177 wraz z objęciem władzy w Krakowie przez najmłodszego z dynastii piastowskiej, Kazimierza Sprawiedliwego. Okres rozbicia dzielnicowego to problemy gospodarcze, ale również budowa poczucia jedności i tożsamości narodowej. Zapraszam do rozwiązania testu, które znajdują się poniżej.